Jadwiga Sawicka jest autorką malarstwa pisanego. Umieszcza napisy na obrazach, ścianach i kolumnach. Drukuje je na papierowych banderolach i wydrukach komputerowych. Umieszcza swoje prace na billboardach. Artystka zaczynała jednak od malowania płócien w pełnej emocji, ekspresyjnej stylistyce. Ekspresja zawsze była dla mnie ważna, tylko właśnie nie wiedziałam, jaką formę dla niej znaleźć. Taką formę, która pozwoliłaby mi ją jakoś tak przynajmniej chwilowo ujarzmić. Chociaż cały czas dla mnie te emocje są ważne, to rzeczywiście w pewnym momencie prace stały się takie może nawet hermetyczne. Na obrazach artystki pojawiają się także przedmioty, najczęściej pojedyncze fragmenty garderoby, marynarki, sukienki, buty. Jest w nich taki narracyjny, treściowy potencjał. Chcemy przez to ubranie coś osiągnąć, jakoś wyglądać. Jakoś kupujemy nie tylko ubranie, ale to znaczenie właśnie. Ciekawiło mnie to, że to było czyjeś ubranie, że ktoś zainwestował tą całą właśnie nadzieję. Że często, zwłaszcza w takich trochę ubraniach, które są jakby no, niemodne czy trochę nieudane, widać jak bardzo się ten cały potencjał i te nadzieje jak bardzo się rozmijają. Artystka komentuje współczesną kulturę zdominowaną przez media, nadmiar informacji i niepotrzebnych, ale bardzo natarczywych obrazów. Na jej płótnach pojawiają się urywki zdań z języka codzienności, z informacji prasowych, reklam. Wybieram słowa z gazet na przykład i dla mnie te słowa są jakby częścią takiego krajobrazu. Nie jest to jakaś krytyka, że słów jest za dużo. Jest tego za dużo, ale jednocześnie chce się tego, chce się czytać, kupuje się gazety i im bardziej jakiś tytuł jest chwytliwy po prostu, działający na emocje, no to właśnie przyciąga to oko. Także nie jest to krytyka, jest to takie przyglądanie się, obserwacja. Pisałam także streszczenia seriali, ale nie były to pojedyncze słowa czy jakieś takie hasła, tylko przepisywałam całe te streszczenia. Bardzo mi się podobało to, że w nich jest taka skondensowana forma, w sposób taki uproszczony, opowiadający o bardzo podstawowych emocjach. Jeżeli wybieram takie słowa czy sformułowania, to już od tego momentu, kiedy one są na obrazie, to stają się elementem malarskim. Ta ich forma graficzna jest czymś, czym mogę manipulować. Interesuje mnie cała ta intencja, która jest obecna w jakimś słowie czy sformułowaniu i na tyle ona jest dla mnie silna, że jakoś nie mogę się z tym rozstać, dlatego często te słowa tak powtarzam. Jeżeli się używa słów, no to zwłaszcza jeżeli to są pojedyncze słowa, no to wszystko tam jest ważne. Także to, że one mają przeważnie żeńskie końcówki, no to oczywiście, że jest ważne. To, co dla mnie jest takie znowu ważne, to jest cały kontekst, prawda? Że w końcu, jeżeli weźmiemy takie słowo jak posłuszna, jeżeli byłby to posłuszny, jednak są inne skojarzenia. Posłuszny dla mnie, tak mi się wydaje przynajmniej, że to się kojarzy z jakimś bardziej z polityką, z jakimiś układami w pracy, z taką sferą bardziej zawodową. A jeżeli jest posłuszna, to wchodzi bardziej w kontekst taki, nie wiem, emocjonalny, rodzinny. Z
Sawicka maluje na jednolitych pastelowych tłach. Dominuje kolor cielisto-różowy. Kolory, jak wiadomo, kojarzą się z emocją, takie jak czerwień, żółty, wszystkie ciepłe kolory. Kolory, których ja używam, są zawsze od tych kolorów pierwotnych, rzeczywiście pokazujących taką czystą emocję, są oddalone. Ten kolor jakby jest takim stonowaniem. Kolory, które używam w obrazach, są przeważnie takie rozbielone. Taki stopień pewnego rozmydlenia, rozśmietanienia, rozmamłania nawet. Staje się to bardziej takie no, cielesne. Artystka posługuje się różnymi mediami, maluje, fotografuje, wykonuje obiekty i instalacje przestrzenne. Każde medium oferuje różne możliwości. Fotografia jest, no, wiadomo, naturalistyczna. Malarstwo, zwłaszcza te obrazy ubrań, są czarno-białe. Uproszczone oczywiście, no bo malarstwo to właśnie oferuje, tą możliwość syntezy. Chociaż często jest dla mnie tak, że robię... Powtarzam coś w różnych mediach, dlatego że wydaje mi się, że ten potencjał tej rzeczy ciągle jest niewyczerpany, że ona jakby jeszcze w dalszym ciągu może być użyta wielokrotnie.